terytorium Unii Europejskiej w Ameryce Południowej. Rzeki, które oddzielają Gujanę Francuską od Surinamu i Brazylii, są praktycznie pozostawione same sobie. Nie widać żadnych patroli pogranicznych. Ciężko znaleźć nawet punkt kontroli paszportów. W kwestii transportu panuje totalny chaos. Nie jest tajemnicą, że spora część łodzi należy do przemytników. Po zejściu z barki znajdujemy się na terytorium Francji. Walutą staje się euro, a na wietrze powiewa niebieska flaga ze złotymi gwiazdami. Gujana Francuska to obszar niewielki, jednak posiadający ogromne znaczenie. Znajduje się tutaj centrum kosmiczne, z którego startują nie tylko rakiety europejskie. Terytorium zależne Francji to także kierunek ściągający uchodźców i emigrantów z wielu uboższych krajów. Największą grupę stanowią Haitańczycy, chociaż nie brakuje też innych nacji, na przykład Syryjczyków. Dla osób z Bliskiego Wschodu Gujana Francuska to alternatywna droga do Europy. Odwiedzając miejsce nazywane przez krytyków ostatnią kolonią w Ameryce Południowej, chcieliśmy dowiedzieć się więcej na temat struktury społecznej tego regionu oraz porozmawiać z przebywającymi tutaj uchodźcami. Bonjour. Les gens, ils viennent du Suriname. Mmh. Ils peuvent, t'as vu, t'es venu en pirogue, traverser le fleuve. Ah. Ben, les gens, ils passent quand ils, comme ils veulent. Ah oui, ça va. Il n'y a pas. Il n'y a pas assez de policiers à Saint-Laurent pour contrôler tout. Mmh. Ils sont 23. Tu peux pas contrôler les pirogues la nuit, tu fais passer qui tu veux. W Gujanie Francuskiej wpadamy w międzynarodowe towarzystwo. Poznajemy pochodzącego z Niemiec Jana, który prezentuje sceptyczną postawę wobec lokalnych władz. Według niego Francja nadmiernie eksploatuje ten niewielki skrawek Ameryki Południowej, dając mało w zamian. Odmienne zdanie ma Xavier, kolega Jana, który uważa, że Gujana to najlepsze miejsce do życia na kontynencie i właśnie dlatego ściąga tu tak wielu emigrantów. Xavier urodził się na wyspie Réunion, terytorium zamorskim Francji, znajdującym się niedaleko Madagaskaru. Pochodzi z rodziny francuskich dyplomatów, którzy od pokoleń mieszkają i pracują w byłych francuskich koloniach. Obecnie jest miejscowym dziennikarzem, ale jeszcze rok wcześniej pracował w rządowej agencji zajmującej się organizowaniem wsparcia dla uchodźców. Nasi nowi koledzy obiecują pomoc w znalezieniu ciekawych kontaktów, jednak najpierw zostajemy zaproszeni na imprezę. Okay, so you throw lemon here, right? Oh, what to do? You go to your shrish, to your dam. This one is for less than 3 euros. You don't know this one? No. It's the most famous woman of French Guiana. You can have. So this is the French Guyanese way, right? Yeah. You need a drink, right? You said something like that. Yeah, I need a drink. That one for sure. How do you call this lady? Like, I've heard this is the most famous face of French Guiana, right? It is. It is. It was actually my oldest cousin's girlfriend, but she has passed. She got sick and. Well, there was a story about all the ladies they put in pictures for those bottles. They all got sick at some point and passed in different occasions. She was the last one. After her, they stopped changing the. Życie nocne w Gujanie Francuskiej jest jedyne w swoim rodzaju. Praktycznie każdego miesiąca z centrum kosmicznego startuje jakaś rakieta. Dla lokalnych imprezowiczów to idealna okazja do delektowania się niesamowitymi widokami przy butelce miejscowego rumu. Podobnie jest dzisiejszej nocy, gdy w kosmos leci rosyjski Sojuz. Koleś mi się zapytał przed chwilą, ile widziałeś już startów? No ja mu na to, że nigdy, bo takich stacji na świecie jest 8 i większość jest w mega niedostępnych miejscach. I on do mnie, okej, okay, my chodzimy co miesiąc. Okay, so you think it's going to be successful, the launch? Well, since the last one wasn't, I hope this one is. I mean, you did the last one in Kazakhstan, right? Right. Yeah, but here, they usually is successful. Well, the last really failed launch they had was in 69, and it exploded over Kourou. Like, okay. Right here, basically.
Tego w ogóle nie widać, cześć. Wow, wow, zapowiada się koniec świata, wielka lampa. Myślałem, że to startuje to tutaj, a okazało się, że jest jeszcze 5 km dalej ze względu na niebezpieczeństwo. Wow. Ale gdzie jest dźwięk, ja się pytam, nie ma go w ogóle. Lecimy na miasto, zgłębić trochę tą Gujanę francuską, ale już na dzień dobry kilka rzeczy strasznie mnie irytuje. Przede wszystkim, no jak się jest turystą na dużym budżecie, który tu przyjeżdża na 2 tygodnie, to można nie zauważyć tego, a nawet uważać przeciwnie z tego względu, że no tu w Gujanie francuskiej mamy parki narodowe za darmo, można zobaczyć start rakiety również za darmo, co jest dość unikalne w skali Ameryki Południowej, bo raczej w większości miejsc za jakikolwiek trekking czy coś trzeba zabulić. No a tu nie. No ale z drugiej strony teraz muszę iść z buta. Dlaczego? Bo nie ma autobusów. W większości miast w Gujanie francuskiej albo nie ma autobusów, albo są tak rzadko i tak drogie, że ludzie w ogóle z nich nie korzystają i często wolą próbować szczęścia łapiąc stopa. Serio. Poza tym kilka innych kwestii, na przykład, nie wiem, śmieci nawet czasami sam sobie nie wyrzucisz. Musisz znaczy sobie sam wyrzucić, bo śmieciarka nie przyjedzie. Czas zapoznać się ze stolicą Gujany francuskiej, Cayenne. To bardzo ciche, spokojne miejsce, przypominające niekiedy francuską prowincję. Typowo gujański koloryt miasto zyskuje dopiero na targu. Roi się tam od potomków Azjatów i Afrykańczyków. Brakuje tylko Hindusów, których tak licznie spotykaliśmy m.in. w Surinamie. Na targu, jak i w sklepach, ceny nie są jednak zbyt niskie. Według miejscowych, Gujana francuska to najdroższy kraj w Ameryce Południowej. Aby zgłębić ten temat, wybieramy się do popularnego supermarketu. Jestem naprawdę trochę zestresowany. Zawsze myślałem, że Urugwaj jest najdroższym krajem Ameryki Południowej, ale już teraz wiem, że tak nie jest i zaraz to pokażemy. Małe 6 jajek, 2 euro, 5 centów. Marzysz o papryce? 4,20 euro, sprowadzana z Belgii. A może rzodkiewki? Jeszcze gorzej, 13 euro za rzodkiewki. Why is French Guiana so expensive? I have never seen a place like that in South America. Well, French Guiana is basically a colony of France, so pretty much everything is imported from mainland France, coming 9,000 kilometers over the ocean. That's it. Especially fresh products, like a liter of fresh milk, 5,50 euros. Mm-hmm, imported by plane on a daily Air France plane from Paris. Comes on a daily plane, such as sushi products or something. Największym problemem Gujany francuskiej jest sprowadzanie produktów z Francji. Dlaczego tak robią? Są w sumie dwa powody. Pierwszy, taki protekcjonizm. Oni wolą dać zarobić Francji albo innym terytorium francuskim niż Surinamowi czy Brazylii. A kolejna sprawa to tak zwane standardy europejskie. Nawet woda mineralna jest przywożona z Francji, co jest mega absurdem, zwłaszcza, że w Gujanie można pić wodę z kranu. No, zawsze we Francji kupowaliśmy winiacza za euro 20, euro 30. Tutaj najtańszy, jaki ogarnęliśmy, to 2,80 euro. Więc no, nie jest źle, ale jednak to nie jest ta Francja, o której myślałem. And how do people get by? Like, do they try to get a way around that? For example, especially local people, obviously they cannot afford the prices here, like that's true. In Cayenne or Kourou, like, do they try to smuggle some things from Suriname? We saw the border was not really protected, so. I think there's a lot of smuggle, but it's not about meat or fruits. It's more about soft drinks, beers and tobacco. Soft drinks? Yeah. Like Coca-Cola or Sprite? Yeah, Coca-Cola and Sprite. Oh, seriously? Yes, is smuggled. If you see on the Surinamese side, you have a lot of Chinese shops. Okay. And they directly sell to the boat drivers. And every time they cross the river, they take some, I don't know, 4 or 5 boxes of Coca-Cola, Sprite or something. It's just, the problem is just about Kourou and Cayenne itself. Like, if people try to get into Kourou and Cayenne, that's the place where they stop at the checkpoints. Yeah, exactly. And they really control. Yeah. So the borders are actually like inside the country, huh? Not the borders are penetrable. Exactly. So you could say that Saint Laurent is like a buffer zone. Yeah, basically, yeah. Okay. Like okay. People just go to drink a beer on the Surinamese side of the river and just cross back to sleep.
Ah, okay. That's basically an illegal border crossing, but this is done by everybody and the police doesn't care about it pretty much. Plaże w Gujanie Francuskiej nigdy nie ściągały tłumów turystów. W okolicach większych miast do oceanu wpadają liczne rzeki, przez co brzeg staje się błotnisty, a woda przybiera mało atrakcyjny, brunatny kolor. Mimo tego jest to doskonałe miejsce do spotkań. Na jednej z takich plaż umawiamy się z Xavierem, aby porozmawiać o przebywającej w Kajenie uchodźcach. Okay. Can you explain me the nature of your previous job you had? So I used to be auditor asyl. It means that I have to interview migrants who are willing to who are asking for asylum. Most Syrians we have are actually Palestinians. They have Palestinian nationality, but they have Syrian passports. So most have heard about French Guiana on the internet. So people who can afford a visa to Brazil and a flight ticket to Brazil, they fly most of them they fly to São Paulo, where I believe there's a strong Syrian community over there. And from São Paulo, they fly all the way north to Macapam, and it's the border to French Guiana. So when they cross this border, they make them sign a paper telling them they have 48 hours to apply for asylum. And can you tell me, is it a secret? What was the annual budget for helping the Syrians here? We don't have an official budget, but you can make the calculation. If it's about 250 euros a month for people. So each person would get 250 euro per month? An isolated adult would get 250. Because here in French Guiana, what people appreciate, it's people working. And most Syrian people we see them in business now. They're in food business. And you ever tried Syrian food here? No, I haven't yet. The first, like now, like we have some kebabs place, not many, but they're mostly run with Syrians. So yeah, so people enjoy the fact that now they do not have to fly all the way to Paris to get a kebab. So, you know. Szukamy teraz Syryjczyków. Myślę, że znalezienie ich nie będzie większym problemem, bo miasto Kajenna umieściła większość z nich w takich mieszkaniach komunalnych na obrzeżach miasta. A dwa, że tu jest tak pusto, tak mało ludzi tu mieszka, że każdego można znaleźć bez większych problemów. To same uczucie mieliśmy w Surinamie i Gujanie tej kiedyś angielskiej. Ludzi jest tak niewiele, że w Surinamie w ogóle jeden koleś do mnie powiedział, bo się interesował tenisem, czy znam Agnieszkę Radwańską? I ja mówię, że znam. On, no i co tam u niej? I chodziło mu, czy znam osobiście. I to było dla niego takie normalne, że przecież w Paramaribo tam mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób, to nawet jak kogoś nie znasz osobiście, to znasz kogoś, kto zna kogoś. No i tu jest tak samo, jak nie jeszcze bardziej opustoszale. Kara? Kara. Aha. Nice to meet you. Nice to meet you, Aleksander. Hi, Boris. Nice to meet you. Nice to see you too. Hey! Udaje nam się spotkać z czterema osobami pochodzącymi z Syrii. Wszyscy traktują Gujanę jako punkt tranzytowy w drodze do Francji. Przebywają w Kajen ponad rok, czekając na możliwość wyjazdu do Europy. To przedstawiciele syryjskiej klasy średniej, na tyle zamożnej, by podjąć się takiej podróży. Tell me, when was the first time you heard about French Guiana? French Guiana? About 1 year and a half. Okay. Our friends came here before us. They stayed here for 1 year, almost 1 year, yes. Uh-huh. And now they are in France. Okay. And it's a safe place to escape from Syria. We thought about going from Turkey to France or Germany, but it was not safe, the boundaries between Syria and Turkey in Idlib. It was very difficult to pass. There were snipers. What were you doing in Syria before? Before you left. I mean, when you were staying in Syria. I was teaching English. I was an English teacher. Okay. I used to give lessons to the primary school, and he. Yes.
I worked as a doctor in the pharmacy. We was excited when we going out from Syria. Just we have our safety now. Yes. The military of Al-Assad don't follow us. Yes, and but when we arrived to Brazil with our friends, they show us the film. Its name City of God. Ah, see that. Yes, we have air offers from the Brazil because we saw the guns and we saw the criminals people. Okay, but you were. It's a mixture of feelings between sadness because we left our houses, our families. Both of our families are back in Syria. But when you arrived in Brazil, you just arrived there for a brief period of time. You wanted to go to French Guiana. How many days you stayed in Brazil? Two days. Yes. And the second trip was from Sao Paulo? Sao Paulo to Brasilia, and Brasilia to Macapá, and Macapá to Oyabuk. By bus. Oyabuk by bus, yes. And to Oyabuk to San Jorge by a boat. Ah, okay. So you arrived in Cayenne, and how did you feel here? Because we were happy. The trip was over, and we were very tired. We wanted to smoke a cigarette. But we are safe now, you know. All the problems are behind us. It's okay. And the French government, did you feel the French people help you a lot? How do you feel towards the French government and French people? Can I speak in French? Sure. Bien sûr. Nous voulons remercier le gouvernement de français parce que il a nous aide beaucoup. Il a nous donné allongement. Il a nous donné des aides aux filles. Mais tu parles très bien français. Tu as appris ici? Oui. Okay, c'est parce que ici, je ne restais pas dans mon logement. J'ai toujours sorti, joué football avec les gens, parler avec les gens dans la rue. Ah. Oui. Okay. Mais le problème, parfois, je mixe entre le français et l'anglais. Okay. Oui, parfois, pas toujours. Do you think you would like to get your family to France as well, or you think they will? To France immediately, yes, but to here, no. No. Yeah, I mean to France. Would you like to get your family to France? Yes, I hope and so. And would they like to leave Syria as well? I think so, because they don't have a house anymore. Mm. Their house in Idlib and their house is destroyed. So they live in a refugee camp or? They live, they pay rent. Ah. Both of our family are the same situation. Yes, but my family, I think no. I think because I asked my father already if you want to leave Syria. He told me no, because now he is an engineer, I told you already, and my mother is an engineer, and they worked, they afraid for lost their work, their job, if they left Syria. I born in Dubai, in United Arab Emirates. But you consider yourself Syrian, not? Yeah, I'm a Syrian. Okay. I was with my family there. Then we traveled to Saudi Arabia from United Arab Emirates, then back to Syria, then back to Africa. Uh-huh. In 2011, I decided to go back to my country and to stay there with my family and with my kids. So you came back exactly when the crisis started? Exactly 2 days before. And how long it took you to decide to leave again? To leave again. I was trying always to take my kids and my wife from Syria. I was traveling to Lebanon, trying to go back to Dubai, to anywhere safe, to save my kids and my wife. Until 2013. That's the day I left Syria through Lebanon to Egypt. But your journey is not over. You will go to France soon.
In 3 weeks? In 1 week. Ah, okay. In 1 week. Well, we have just booked. Ah, okay. 25. So how excited are you about that? Are you happy to leave this place? Little bit, yes. We have our happy memories here. But it's going to be a difficult start. Yes. So you want to look for a job there or something like yes. this? Yes. Ah, yes. Okay. A job, a place. It is the first reason for get out from here to Metropole, to Lyon, because my diploma is my diploma is étranger. Doctor in pharmacy, il a besoin d'équivalent, faire un équivalence pour ma diplôme. Il y a un examen, il s'appelle PAE exam. C'est obligatoire en Paris. Obecnie zarówno Ary z mężem, jak i Asem z rodziną przybywają w Europie. Ich długa, trwająca ponad rok podróż zakończyła się. Niektórzy mieszkańcy Gujany woleliby jednak, żeby choć część Syryjczyków została w Ameryce Południowej. And do you think many Syrian people will stay here or all of them want to leave? I wish this labor would stay here because French Guiana is a country to be built. Everything's to be built. I have like kind of two mottos about French Guiana. First is that to become French Guyanese, you just have to make it happen. Like, it's a choice you make to settle here. And once you have settled here, you know, you just get this French Guyanese mentality. And I have no doubt that this way, like, the Syrians would blend within the French Guyanese society. The other motto I have is that in French Guiana, to not make money, you either have to be dumb or lazy. Because if you want to work, there's always many, many things to be done, everything's to be built, so... But you think many people here would like to see independence happening or not? I don't know if it's many people. I know there is an independence movement who had some riots. It's definitely somewhere. It definitely exists somewhere. It's not a big group. It's not a broad social development or something. Not a broad movement, but it exists. And I think that many people do like the idea of an independence of French Guiana. But these ideas are only found in Creole people and especially Amerindian people. But not in the white people, because they are the ones to benefit from all this system here. Mm-hmm. They are the ones who import goods from mainland France and sell them to people. Mm. Like, I don't really feel part of Kourou nor French Guiana, because as you see, you're living in a compound. We're living in a compound pretty much. We don't have any local people on the campus, and that's also very symbolic and striking. Like that's just like a symbolic. I don't know, picture for the whole state of society in French Guiana. There is no local person here studying with us. Yeah, which or at least working, right? I find it shocking. It definitely feels like a colony and it shouldn't be like that. Na wjeździe do miasta Kourou stoi wielki pomnik przedstawiający rakietę wzbijającą się w powietrze. U jego podnóża znajduje się łódź wiosłowana przez czterech mężczyzn. Postacie różnią się od siebie ubiorem, kolorem skóry, wiekiem i rysami twarzy. Jednak mimo tego wszyscy, zjednoczeni wspólnym trudem, prą naprzód. Nad ich głowami rozpościera się tęcza. Według niektórych taki idylliczny obraz wspólnoty prezentowany na pomniku to fikcja, która nie ma odzwierciedlenia w gujańskiej rzeczywistości. Co roku odbywają się tu protesty przeciwko słabej infrastrukturze, wysokim cenom i fali przemocy. W 2017 roku w trakcie wystąpień społecznych została przeprowadzona blokada Centrum Kosmicznego. Z drugiej strony nie brakuje też głosów, że Gujana Francuska pomimo problemów i tak radzi sobie znacznie lepiej niż wszystkie otaczające ją kraje. Ostatniego dnia w KJN spotykamy jeszcze dwóch Syryjczyków, którzy zapytani o wywiad odpowiadają: nie mamy nic ciekawego do powiedzenia, ale jeśli chcecie, możecie przyjść posłuchać naszej muzyki.